świadcząc Żydom i Grekom, aby uznali się przed Bogiem i uwierzyli Panu naszemu Jezusowi. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 21 werset. Czym jest pokuta? Pokuta w Słowie Bożym oznacza wewnętrzne nastawienie wobec Boga, moralny osąd swojej własnej osoby i swojego postępowania. W żadnym wypadku natomiast nie oznacza wykonywania tak zwanych pokutnych praktyk czy dokonywania doniosłych czynów, które miałyby unieważnić dotychczasowe przewinienia wobec Boga. Werset biblijny z Dziejów Apostolskich, 20 rozdział, 21 werset brzmi w wybranych przekładach biblijnych następująco. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. I świadcząc Żydom i Grekom, aby uznali się przed Bogiem i uwierzyli Panu naszemu Jezusowi. Dając świadectwo Żydom i Grekom o upamiętaniu się wobec Boga i o wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa. A oświadczając Żydom z połu z Greki ono uznanie, które jest ku Bogu i wiarę ku Panu naszemu Jezusowi. Świadectwo wydawając i Żydom i Grekom o pokucie ku Bogu i o wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Werset ten mówi o prawdziwej pokucie, nazywanej też upamiętaniem lub uznaniem się, aby uznali się przed Bogiem i uwierzyli Panu naszemu Jezusowi. Jest ta pokuta uznaniem się przed Bogiem i upamiętaniem się, to znaczy pokuta jest czymś daleko większym niż tylko żal, który się odczuwa, gdy żałuje się jakiegoś czynu. Kto uznaje się przed Bogiem albo upamiętuje się, czyli ten, kto pokutuje, jest całkowicie świadomy przed Bogiem, że był na fałszywej drodze i zawraca. Wyznaje Bogu swoje grzechy, potępiając nie tylko swoje czyny, lecz również naturę swego złego serca, z którego to wszystko się wzięło. Kiedy opisywany w Biblii syn marnotrawny, Ewangelia Łukasza, 15 rozdział od 11 do 32 wersetu, stanął przed Ojcem, powiedział nie tylko: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie, lecz także: już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. To jest pokuta, jaką przedstawia i jakiej uczy Biblia. Uznał się przed Bogiem za grzesznika niegodnego żadnej czci i upamiętując się, przypisał wszystkie swoje grzechy jako popełnione przeciwko Ojcu i jako popełnione przeciwko Bogu, przeciwko niebu. Pokuta musi być uzupełniana przez uwierzenie Panu naszemu Jezusowi. Bóg chce okazywać łaskę i dlatego Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty, aby przez wiarę w Jego krew każdy mógł otrzymać przebaczenie i pokój z Bogiem. W rzeczywistości to Jego dobroć prowadzi nas do pokuty, po to, aby On mógł nam przebaczyć. Czytamy o tym w Rzymian, 3 rozdział, 25 werset oraz Rzymian, 2 rozdział, 4 werset, którego Bóg postanowił, aby był ubłaganiem przez wiarę, wylawszy krew swoją ku okazaniu sprawiedliwości swojej dla odpuszczenia przeszłych grzechów. Albo gardzisz obfitością Jego dobroci i cierpliwości i długiego oczekiwania, nie wiedząc, iż dobroć Boża ku upamiętaniu Ciebie przywodzi. Niestety, mało kto rozumie dzisiaj poprawnie słowo pokuta, to znaczy w jego biblijnym sensie.
Czytelnik Biblii będzie mógł na jej stronach spotkać się z tym słowem w tym prawdziwym i właściwym znaczeniu.